Także, cześć siemanko, witajcie z tej strony Franek z kanału Franek Rolnik. Witam was w kolejnym odcinku z serii Boczkowo Gospodarstwo Dziadka. Oczywiście widzowie, tak. Ja korzystam z tego, że mamy jeszcze tą lawetę, a niedługo będzie trzeba ją oddać, bo chłopie już upomina o nią. To widzowie sobie pożyczyłem, pojechałem sobie do takiego chłopa po maszynki. Tata się z nim dogadał wczoraj, to wiecie, ja tam pojechałem do niego. Więc wiecie, widzowie, zostawcie łapkę w górę, koniecznie zostawcie subskrypcję i komentarz jakiś, ale koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, ponieważ widzowie, niestety YouTube trochę zasięgi ostatnio mi uciął. Więc wiecie, bardzo was o to proszę, żebyście zostawili. Kto może, no to niech zostawi po prostu, wiecie, no. Bo YouTube po prostu, kurde, mi ostatnio coś zasięgi uciął. Czekajcie, i widzowie. Już wam pokazuję. No, proszę bardzo. Proszę bardzo. Czekaj, tylko zrobię, kurde, zdjęcie tutaj do miniaturki. No, to kwoteczka. No i widzowie, dzisiaj będziemy kosić. Tak jak widzieliście pod tytule odcinka, kupiliśmy, widzowie, łąkę. Tak się, kurde, tylko zastanawiam, czy jechać Władkiem, czy MF-em. Niech będzie, że MF-em. No dobra, widzowie, odpalamy. Dobra, mam nadzieję, wiecie, że będzie mnie słychać. Albo w sumie, może wiecie, może ściszę wam trochę dźwięki w kamerce. Dobra, widzowie. Także, widzowie, jedziemy, kurczę. Jedziemy po tą kosiarkę, ją zapinamy i widzowie, zaraz jedziemy na tą nową łąkę. A to, widzowie, się rozpakuje kiedy indziej. Czajcie, teraz to nawet nie trzeba tego. Nie trzeba, czajcie. Podnosimy. Tego nawet teraz nie trzeba rozładowywać. To się potem, widzowie, rozładuje. No patrzcie. Patrzcie, jak wyglądam. No, z kamery drona tak wam pokazuję. Czekajcie, bramy nie będę zamykał, bo będę, widzowie, tuż pod domem. Prawie tuż pod domem. Ta wioska jest zajebiście mała, więc wiecie, no. Mam nadzieję, że widzowie, dzisiaj żadnych lagów nie będzie na odcinku. Ponieważ ostatnio farming mi się poprawił, więc bardzo się z tego cieszę. Na ostatnim odcinku bardzo was przepraszam za to, że tyle lagów było, ale po prostu coś farming mi się, kurde, zepsuł, a teraz ostatnio właśnie wczoraj czy przedwczoraj, bo dzisiaj jest poniedziałek, jak to nagrywam. To wczoraj chyba właśnie, widzowie, coś tam zrobiłem i to się naprawiło. Coś takiego obejrzałem, no. Nie wiem, ile mam FPS-ów teraz, nie wiem, pewnie mało, ale wiecie. Jest lepiej niż wtedy. Lepiej. Dobra, widzowie, a teraz przechodzimy już znowu do odcinka. Widzowie, no i tak, widzowie, kurde, podskakuje trochę ten. O, widzicie, jak on, kurde, na dziurach podskakuje. Ojej, patrzcie, widzowie, na tą przednią ośkę. Kurde, czajcie, bo sąsiadom poniszczę zbiory. W sensie zbiory, nie zbiory, plony. Kurde, czy tam, nie wiem, co to jest na razie. Na razie to czekajcie. Dobra. Czekajcie. Dobra, i tu jest ta nasza łąka. No, oczywiście. Czekajcie. Dobra. Rozkładamy kosiareczkę. A i czekajcie, opuszczamy ją tylko. Jeszcze. Kurde, co jest? Czekajcie, wałeczek podpinamy. Wałeczek podpinamy. I opuszczamy ją. No dobra, widzowie, tak trzeba kosić. Tak to jakoś. Tego, ale trudno. Ale widzowie, ładnie. Kurde, czekajcie, bo zaraz sąsiadowi pszenicę poniszczę i potem zły na mnie będzie. Czekajcie, jak to tam się prezentuje. Czekajcie, żebym tak nie podchodził za bardzo do tych talerzy. No, prezentuje się w miarę. Proszę bardzo. No. No niestety. Widzę, ta kosiarka jest tak pochylona, ale nie wiem czemu tak jest. Kurczę, dobra, no. Ta łąka, widzę, trochę jest spora nawet, ale to nic. To nic, widzowie, zrobi się ją spokojnie.
Kurde, czekajcie, wiecie, bo tutaj sąsiadowi pszenica rośnie. Tutaj widzowie, kurczę, sąsiadowi pszenica rośnie. Może bym się z nim dogadał, to bym może od niego odkupił tą pszenicę. W sensie to pole, nie pszenica, tylko pole. Może bymy się z nim dogadali, żeby wiecie, żeby to pole kurczę kupić, ale nie wiem właśnie, czy on będzie chciał nam sprzedać. Raczej nie, bo to wiecie, jego pole jest. Więc widzowie, nie wiem. Kurde. Dobra, tutaj można. Tutaj widzowie można. Nie wiem w sumie czemu ta kosiarka widzowie w takiej pozycji akurat jest, ale trudno. Widzowie, teraz trzeba kosić trawkę. Wiecie, bo może kiedyś tam bymy jakieś kurde krowy tego. Krowy jakieś byśmy to ogarnęli jakąś oborę. Czaj, tak? Jakąś oborę bymy to ogarnęli może. Kurde. No właśnie. I byśmy kurde jakieś krówki tego. Czajcie, tutaj to na razie nie, bo tu jest dużo drzew. Więc tutaj wiecie, na razie nie ma co kosić. Kurde. Ajejej. Ajajaj, dobra. Widzę, że w następnym odcinku prawdopodobnie będziemy to zgrabiali. Będziemy to zgrabiali i widzowie też niedługo będzie widzowie nowa seria na moim kanale. Już widzowie niestety próba była z tej serii, ale tam niestety trochę lagowało. Więc postaram się, wiecie, to jeszcze raz nagrać. Tak, po prostu to wymyśliłem, że jeszcze raz to nagram. Słuchajcie, teraz tutaj, o tej strony może. Albo nie, wiecie, jeszcze, o ten. Kurde, czekajcie, tutaj to sobie przy polu to sobie zrobimy, no tam koniec może. I tak widzowie, ja na 100%, wiecie, nie skończę tego. Nie skończę widzowie na 100% tego wszystkiego. Więc wiecie, na dzisiejszym odcinku, kurde, to później sobie to skończę. Co jest? Czego to się nie kosi? A! Dobra, bo ja nie włączyłem kosiarki. Ja pierdzielę chyba. To mi się wydaje. No oczywiście. Kosiary widzowie nie włączyłem. Teraz to się kosi. No i zajebiście. Widzowie, z tego pewnie shortsa zrobię jakiegoś. XD. Ja nie mogę. Dobra, czekajcie, wiecie, może jeszcze wam troszkę ściszę dźwięki w kamerce. Bo wiecie, trochę się boję, że mnie nie słychać. Że słychać tylko ciągnik, a mnie nie słychać. Bo czasami już tak było. Wiecie, wtedy tego się nawet nie da oglądać. Tak samo jak strasznie laguje, to też wtedy tego się nie da oglądać. Czekajcie. Dobra, wiecie, tutaj to może nie będziemy robić. Tutaj może zrobimy ten. Tutaj jak widać mi się coś nie chce kosić. Chyba, że to nie jest mój teren. To też tak może być. Dobra, ale tutaj. Tutaj już się kosi. No właśnie widzowie, bo ta łąka może nie być moja, czekajcie. No właśnie, czekajcie. No właśnie, tak jakbym myślał. Nie mam widzowie dostępu do tego terenu. No niestety. To tutaj widzowie kosić nie możemy. Kurczę, możemy tylko tutaj na tej łące. Ale widzowie wiecie, jak odkupimy to pole od sąsiada, to łąkę też wtedy odkupimy. Chyba żebyśmy wzięli w dzierżawę to pole. Ale wiecie, to ja sobie najpierw muszę moda na dzierżawy zainstalować. Bo jeszcze ten, bo nie mam go. Ale chyba, że wiecie, to by weźmiemy w dzierżawę to pole, to by spoko było. Tak jak wam mówiłem, w następnym odcinku prawdopodobnie będzie zgrabianie i przetrząsanie tego. Kurde. Czekajcie, z tej kamery. Muszę pracować, bo widzowie. Jak te drzewa mi wpieprzają się do kabiny, to nie jest wygodnie.
pracować z pierwszej osoby. Czekajcie, teraz to można. Teraz to chyba można z pierwszej osoby, wiecie, ale w pierwszej osobie to można, widzowie, pracować jak ten. Jezu, jak. No jak się. Kurde, nie mogę się wysłowić. W pierwszej osobie można pracować jak. O jak jest, tak jak teraz. A teraz jest fajnie. Dobra, widzowie, kurde, czekajcie, wiecie, z tego wrażenia, aż wysiadłem z ciągnika. Widzowie, wiecie, koniecznie to łapkę w górę zostawcie, bo po prostu wiecie, jak, ja rozumiem, że ten, jak ktoś nie zostawi, to rozumiem, ale wiecie, no zostawcie jednak, bo ten, niedługo, widzowie, trzeba by dla was wypuścić te chryzantemy w wersji Disco Polo, bo miałem w sumie, wiecie, dla was wypuścić tam 250 subskrypcji. A cały czas jeszcze tego wam nie zrobiłem. A to widzowie już jest. Widzowie, to już jest gotowe. Wydaje mi się, że. O, czekajcie, teraz ta kosiarka się jakoś dobrze zrobiła nagle. No patrzcie. Kurde, czekajcie, nie będę tam podchodził, bo wiecie, jeszcze mi nogi zmiażdżą mi nogi te talerze. I będzie słabo. Widzowie, ta łąka nie jest jakaś taka bardzo, bardzo, bardzo duża, ale wiecie. Na pewno jakoś trochę duża jest, więc wiecie, tam trochę, nie wiem właśnie, czy będę dla was całą łąkę na odcinku robił, czy też nie. Ale wiecie, zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie, kurde. Mijaki to potem się poprawia, jak tego. Jak. Mijaki to widzowie, kurczę, poprawiamy, jak później już będzie wszystkie widać. Jak wyjdą. O, znowu ta kosiarka się coś. O, teraz jest dobrze. Nie, no dziwne to trochę jest. Bo widzowie, ta kosiarka też, jak widać, tak ma. Widzowie, tutaj niestety nie będziemy mieli na tej serii w ogóle żniw. W tym roku, ponieważ wiecie, nic nie posialiśmy, chyba że uda nam się coś odkupić, a i tak to byśmy musieli wynająć kogoś na żniwa, bo po prostu wiecie, nie mamy kombajnu, ponieważ wywieźliśmy kurczę kombajn na ten, no, jak to się nazywa, na gospodarstwo wujka, no, wiecie, o co mi chodzi, na gospo wujka wywieźliśmy Bizona, który kurczę tutaj był. Kurde, więc wiecie, no. Może wiecie, może też bym live'a dla was odpalił z tej serii. Chociaż nie wiem. Czy bym dla was odpalał live'a z tej serii, bo tu nie jest chyba aż tak dużo do roboty. Więc nie wiem, czy tu jest do roboty, żeby live'a z tego robić. Na Mazurach, widzowie, jest bardzo dużo roboty. To można by naprawdę z tego live'a zrobić. Z Mazur. Ale to, widzowie, z Mazur. To może dzisiaj coś wam odpalę. Mam nadzieję. Postaram się, widzowie, kurczę, dla was coś tam odpalić. Wiecie, uodpolić. Coś tam się dla was dziś postaram. Ajejejejej. Widzowie, troszkę roboty jeszcze jest. No, troszkę, czekajcie, jak wam pokażę może, stąd, ile jest jeszcze roboty. No, trochę widzowie jest, a widzowie my mamy bardzo małą kosiarkę, wiecie, może na następny sezon by się udało jakąś większą kosiarkę tutaj dać, ale ja też nie wiem naprawdę, czy tego gospodarstwa w końcu nie będziemy sprzedawać, bo, ale na razie wycofaliśmy ogłoszenie do Elixa. Więc wiecie, na razie wycofaliśmy kurczę ogłoszenie do Elixa, żeby na razie nikt nie tego, nie się nie zgłaszał, bo na razie trochę się wycofaliśmy nawet z tej sprzedaży. Po tym jak brat Jaśka, brat bliźniak jego nie chciał tego, nie chciał kupić tego, to wiecie. Nie chciał kurczę tego kupić, no to wiecie. To się po prostu wycofaliśmy ze sprzedaży.
No naprawdę widzowie, to naprawdę nie jest łatwo sprzedać takie gospodarstwo. Naprawdę widzowie, to nie jest łatwo. Zresztą tak wiecie, z tatą też myślałem ostatnio, że wiecie, to by było jednak to gospodarstwo, to są jednak widzowie wspomnienia, no dla mnie. To są jednak widzowie wspomnienia, które od małego dzieciaka pracuję na tym gospodarstwie, więc wiecie, to jednak dla mnie są naprawdę duże wspomnienia z tym gospodarstwem, więc szkoda by było mi je tak po prostu sprzedawać. Ale wiecie, widzowie, potem może można by jeszcze rozbudować trochę to gospodarstwo i by było spoko, by było fajnie. A ogólnie, widzowie, ja znalazłem bardzo zajebisty trik, jak przekraczać niewidzialne ściany w farmingu. To widzowie, tam mógłbym dla was shorta jakiegoś takiego zrobić. Jak to zrobić, bo to jest bardzo ten bardzo ciekawy sposób odkryłem, naprawdę. Ale to widzowie, postaram się dla was shortsa wypuścić niedługo. Jakoś, kurde, widzowie. Trochę roboty jeszcze jest, ale wiecie. To widzowie, nie ma takich małych łąk nigdy. Tak mi się wydaje. Że naprawdę nigdy nie ma małych, bardzo małych łąk. Kurde. Dobra, trochę robotki jest jeszcze. Dobra, tutaj wiecie, na poprzeczniaka nie muszę już robić w sumie. Tylko od razu widzowie tutaj wjeżdżam. No jo. A widzowie, tak. Także tak. Ja wam widzowie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę. Zostawcie subskrypcję na kanale. Ja się z wami pożegnam.